piękna stolica Czechosłowacji, miejsce startu czwartego wyścigu Trybuny Ludu i Rudego Prawa. Praga przybiera wspaniałą, barwną szatę dla uczczenia święta 1 maja, które w tym roku obchodzono jeszcze radośniej niż w latach ubiegłych. Drużyny kolarskie znajdują się już na miejscu. Ostatnie przygotowania do wyścigu są zakończone. Tradycyjnym zwyczajem w przeddzień startu kolarze polscy wraz z drużyną Polonii Francuskiej składają wizytę w ambasadzie Rzeczpospolitej. Obsada tegorocznego wyścigu jest jeszcze silniejsza niż w latach ubiegłych, opowiadają ambasadorowi Groszowi nasi kolarze. Mamy do pokonania 9 etapów i ponad 1500 km trasy. Większość etapów w Czechosłowacji prowadzi przez górzysty teren. Start honorowy nastąpił z terenu przodującej fabryki Tatra, której załoga pierwsza wykonała podjęte zobowiązania pierwszomajowe. Na trybunie premier Zapotockiej. W imieniu robotników fabryki żegna kolarzy przodownik pracy Franciszek Polednik. Życzymy Wam szczęśliwej drogi i jak najlepszych wyników. We wspólnym froncie walki o pokój razem odniesiemy zwycięstwo. Ambasador Grosz daje sygnał do startu. Czwarty wyścig pokoju rozpoczęty. Nazdar, mir, pokój. Okrzyki te towarzyszyć będą kolarzom na całej trasie przyjaźni z Pragi do Warszawy. Pierwszy etap rozgrywa się na szosach wokół Pragi. Niestety zaraz po starcie następuje seria defektów. Włoch Gorri zrywa łańcuch roweru. Kolumna wyścigu rozciąga się już na parę kilometrów, to też na wóz techniczny trzeba czekać kilka minut. Pierwsza, ale i nie ostatnia tragedia kolarza na szosie. Defekt na pierwszych kilometrach trasy nie jest specjalnie groźny. Po wymianie rowerów jest jeszcze czas na zorganizowanie energicznego pościgu za czołówką. Etap kończy się niespodziewanym sukcesem kolarzy polskich. Na mecie zwycięża Wójcik, a naszej drużynie udało się o parę sekund wyprzedzić pozostałe zespoły. Przed startem do Budziejowic Wójcik otrzymuje w Pradze żółtą koszulkę. Jego koledzy zaś koszulki białe jako przodownicy wyścigu. Wójcik jest jednak ostrożny w ocenie szans swego zespołu. Do Warszawy jeszcze daleko, mówi do radioreporterów. Kolumnę wyścigu otwierają Polacy. W białych koszulkach jest im bardzo do twarzy. Prowadzi młody Ślązak, zatem powiedz Hadasik, który na następnych etapach spisze się doskonale. Koszulki przodowników zmienią parokrotnie swych właścicieli. W Budziejowicach włożą je ambitni i bojowi Bułgarzy. Nowy defekt. Tym razem jego ofiarą pada Polak z Francji, Gnoiński. Czechosłowacki mechanik natychmiast śpieszy mu z pomocą. Gnoiński dogoni czołówkę. Na metę w Budziejowicach wpadnie 14. Czym bliżej Budziejowic, tym większe tempo jazdy. Nadają je kolarze Bułgarii z Dimowem na czele. Odważna ucieczka dwóch Bułgarów i Duńczyka Ostergarda uwieńczona jest pełnym powodzeniem. Czołowa trójka walczy już na ulicach Budziejowic. Zwycięża Dimow, nowy przodownik wyścigu. Stare, urocze Budziejowice czeskie żegnają kolarzy bardzo serdecznie. Różnobarwna kolumna wyścigu rusza do Brna, odległego aż o 222 km. Jest to najdłuższy etap wyścigu. Etap wyczerpujący, który przyniesie olbrzymie przetasowania w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej. Zaraz po starcie zaczynają się pierwsze wzniesienia.
Polakach i Bułgarach dochodzą do głosu Czechosłowacy. W Brnie wysunął się na pierwsze miejsce. Przyczyni się do tego przede wszystkim słynna para Wesely i Różiczka, bohaterowie poprzedniego wyścigu. Przez długie 7 godzin toczy się walka. Na półmetku trzeciego etapu czeka upragniony bufet. Niektórzy kolarze rezygnują jednak z posiłku, chcąc zyskać na czasie i ryzykują ucieczkę. Ucieczka udaje się. Na czele jedzie 10 kolarzy, wśród nich jeden Polak, Hadasik. Etap do Brna to benefis młodego Ślązaka. Mali mieszkańcy Brna są wielkimi łowcami autografów. Długonogi cieśla z Kopenhagi Olsen jest nowym liderem wyścigu. Przejechaliśmy dopiero 3 etapy, a żółta koszulka już 3-krotnie zmieniła właściciela, tym razem jednak po raz ostatni. Za kilka dni bowiem Olsen wjedzie do Warszawy, zyskując zaszczytne miano najlepszego kolarza wyścigu. Jedziemy do Gotwaldowa. Szosa jest wyśmienita. Wiele jej odcinków wybudowano niedawno, w czasie pierwszej powojennej 5-latki czechosłowackiej. Olsen w niebezpieczeństwie. Przebija dętkę. Wierny jego towarzysz, maleńki Röpke, natychmiast oddaje mu swój rower. Olsen nie straci ani sekundy. Znajdujemy się w Gotwaldowie, na 8 piętrze wspaniałego hotelu, zwanego tu Spolecznym Domem. Jak tutaj pięknie zachwycają się kolarze malowniczym widokiem tonącego w zieleni miasta. W skończonej pracy robotnicy Gotwaldowa śpieszą tłumnie na miejsce honorowego startu. Gotwaldowo-Ostrawa, 120 km. Piąty etap jest krótki. Trasa malownicza, szosa wije się między zielonymi wzgórzami. Prawie czekają już niecierpliwe tłumy. Kolarze za chwilę wpadną na stadion. Już są! Pierwszy Różiczka, tuż za nim Wesel i potem liczna grupa zawodników. Sędziowie mają wiele kłopotów z obliczeniem wyników. Czas płynie. Dziennikarze więc wspólnie ustalają kolejność na mecie. Wrzesiński 6, Polska wyprzedziła Włochy i jest na 5. miejscu. Dzień zasłużonej przerwy w Ostrawie. Kolarze odpoczywają, za to masażyści pracują ponad normę. W drużynie polskiej narada. Jest o czym mówić, bowiem taktyka zespołowej jazdy niestety szwankuje. Kierownik drużyny polskiej Manczarski odwiedza kolarzy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jutro wjeżdżamy na szosy polskie. Trzeba dokładnie zapoznać się z trasą następnych etapów. Już 5. dzień prawie bez przerwy pada deszcz. W czasie pożegnania w Ostrawie zamienia się on w ulewę. Kolarzom nie wypada jechać z parasolami w dłoni. Opatulają się więc w nieprzemakalne peleryny. Jesteśmy już w Polsce. Mimo fatalnej pogody na trasach nieprzebrane tłumy. W
Wyścig Trybuny Ludu i Rudego Prawa jest nie tylko największą amatorską imprezą kolarską na świecie. Wyścig ten jest przede wszystkim wielką manifestacją na rzecz przyjaźni między narodami. Hasło Pokój towarzyszy kolarzom aż do samej Warszawy. Życzę Ci zwycięstwa, mówi przodownik pracy do przodownika wyścigu. Starterem w Katowicach jest górnik Moczyński, który wyrabia 621% normy. Krajobraz jest teraz nizinny, urozmaicony lasami. Małe wioski rozsiadły się tuż przy szosie. Kolarzy wszędzie spotykają najserdeczniejsze uśmiechy. Polska wieś gorąco wita uczestników wyścigu pokoju. Na ulicach Wrocławia prowadzi Polak Wrzesiński, tuż za nim czai się Weseli. Przejazd przez krótki tunel i jesteśmy na stadionie. Wspaniała końcówka Weselego spycha Polaka na drugie miejsce. Weseli może być dumny ze swego finiszu. Zabezpieczenie trasy i organizacja etapu we Wrocławiu, jak i w poprzednich latach, wypadły na piątkę. Ruszamy do Lodzi. Cinema defekt. Nie może dalej jechać. Wóz techniczny Bułgarów zjawia się w samą porę. Pięknych przykładów koleżeństwa i przyjaźni, która łączy uczestników wyścigu, podać by można bardzo wiele. Zacięta rywalizacja na szosie i solidarność sportowa w walce. Oto główne cechy tej wspaniałej imprezy. Do Lodzi jeszcze wiele kilometrów. Powietrze mimo deszczu jest parne. Pragnienie dokucza kolarzom. Finn Kenacho i Węgier Szere dzielą się po bratersku ostatnim łykiem lemoniady. I tobie chce się pić? Masz. Pokrzep się, bracie. Jedziemy dalej. Dimow jedzie dość pechowo, uszkodził kierownik. Bierz mój rower, wola młody Bobczew do swego kolegi. Ty jedziesz lepiej, nie możesz odpaść z czołówki. Ruchoma stacja krótkofalowa nadaje nowy meldunek. Jadą liczną, zwartą grupą. Do Lodzi 20 kilometrów. Wieczór przed jutrzejszym, ostatnim startem. Komisja sędziowska ustala wyniki. Zespół Czechosłowacji i Olsen. Nikt już im chyba nie odbierze pierwszeństwa. Tegoż wieczoru kolarze Niemieckiej Republiki Demokratycznej są podejmowani serdecznie przez łódzką młodzież. Łączy nas teraz wspólny cel. Walka o pokój. Przebiegiem wyścigu emocjonuje się cała Polska. Gazety i czasopisma mają rekordowe powodzenie. W jasnym szpalerze widzów na ulicy Piotrkowskiej kolarze kierują się na miejsce ostrego startu. Cała Łódź żegna uczestników wyścigu pokoju. Niech żyją kolarze Polonii Francuskiej. Teraz jedzie Różiczka. A ten to jest Duńczyk Olsen. Brawo, kolarze, brawo! Ostatni etap rozpoczęty. Gładką jak lustro szosą mkniemy już do Warszawy.
Polacy jadą w ostatnim etapie znakomicie. Chcą zrehabilitować się choć w części za słabą poprzednio postawę. Prowadzenie zmienia się jak w kalejdoskopie. Raz po raz któryś z kolarzy inicjuje ucieczkę, ale daremnie. Węgrzy pilnują Bułgarów, Bułgarzy Polaków, a nad wszystkimi czuwają Czechosłowacy, którzy nie dadzą sobie odebrać zwycięstwa. Mijamy Łowicz. Szybciej, szybciej! W Warszawie na stadionie czeka 50 tysięcy widzów. Na ulicach stolicy gęstnieją tłumy ciekawych. Podobno prowadzą Polacy, słyszy się naokoło. Jeszcze 30 kilometrów. Jeszcze 15 do granicy miasta. Wreszcie Warszawa. Na ulicach rozgrywa się decydująca walka. W loży honorowej obserwują finisz premier Józef Cyrankiewicz i marszałek Konstanty Rokossowski. Jeszcze jeden triumf Różyczki! Po raz czwarty jest on zwycięzcą etapu. Raz po raz migają na mecie różnobarwne koszulki. Wszyscy Polacy wpadają na stadion w czołówce. Olsen zatrzymał żółtą koszulkę. Drugie miejsce zajął Röpke, wierny towarzysz Olsena. Polak Wrzesiński uplasował się na trzeciej pozycji. Kolarze Czechosłowacji zwyciężają już po raz drugi. Czwarty wyścig pokoju zakończony. Rynek na Marienstadzie. Kolarze słoneczni serdecznie witają okrytych sławą uczestników wyścigu Praga-Warszawa. Na placu na rozdrożu następuje uroczyste rozdanie nagród. Piękne trofea za zasłużony w pełni sukces. Kolarze Czechosłowacji z rąk premiera Cyrankiewicza otrzymują wspaniały puchar za pierwsze miejsce. Sukces Olsena jest jednocześnie sukcesem jego solidarnych kolegów. Drużyna Niemieckiej Republiki Demokratycznej wykazała wzorową zespolową jazdę. Przypadło jej udziale zaszczytne drugie miejsce. Dobry kolarz i skromny chłopiec Hadasik otrzymuje radę. W serdecznej atmosferze upływa ostatni pożegnalny wieczór. Zrodzona w sportowej walce przyjaźń zacieśnia się jeszcze bardziej w czasie pobytu w Warszawie. Barwne chusteczki to jeszcze jedna pamiątka, którą prócz wielu miłych wspomnień wywiozą kolarze z Polski. W imię pokoju, w obliczu knowań imperialistów, popieram i podpisuję apel Światowej Rady Pokoju. Żądamy zawarcia paktu pokoju między pięcioma wielkimi mocarstwami. Wszyscy uczestnicy wyścigu składają swe podpisy. Wyścig pokoju jest skończony, ale walka o pokój trwa nadal. Kolarze 11 państw powrócą do swych krajów i nieść będą dalej szlachetne hasło, któremu służył wyścig Trybuny Ludu i Rudego Prawa.